Te grzałki akurat pokażę Wam, one są nowe, nowa konstrukcja. Teraz też mi zaczęła przeciekać w sumie. No cześć, na wstępie chcę zaznaczyć, że ten materiał nie ma promować papierosów ani palenia, wręcz przeciwnie. Także osoby poniżej 18 roku proszę wyłączyć to wideo. Wyłączyć. Zaczęło się od takich jednorazowych. Kupiłem sobie jednorazówkę, żeby sprawdzić, jak to się pali. Dwie takie kupiłem. O tych jednorazówkach jeszcze zrobię film kiedyś, na razie nie. Zdecydowałem się na coś porządniejszego, czyli kupiłem sobie takiego Draga S60, 60 W maksymalnie. Do tego dokupiłem płyn też taki Dark Light do samodzielnego rozrobienia. Bazę nikotynową i nikotynę. Taki zestaw, gdzie jest właśnie ta podstawa, bateria jest wbudowana. Jeden ustnik i jeden ten pojemniczek. Dwa filtry i do tego dwie grzałki. Ten zestaw kosztował 209 zł, ten Draga, w takim pudełeczku. Do tego ta esencja kosztowała 22 zł. Dwie bazy nikotynowe po chyba 9 zł, jedna tak po 9. I baza beznikotynowa kosztowała 22,90. Ekspedientka pomogła mi zmieszać tą całą mieszankę, czyli te dwie bazy beznikotynową, nikotynową i tym smaku. I od razu mi zalała tego mojego e-papierosa, tak? No, jak poczekaliśmy tam chyba 5 minut, gdzie pierwszego buka, to tak mnie zatkało, że szok. Po prostu nie wiedziałem, że to będzie tak gryzący dym. Więc to było pierwsze nieprzyjemne coś, taka rzecz. No i miałem problemy, bo mi wyciekało z tego pojemniczka. Tu jest taki regulowany przepływ powietrza. Tak jak wziąłem na całkowity przepływ, to masakrycznie dużo tego dymu się robiło, jeszcze bardziej mi dłowiło. No i nie wiedziałem, o co chodzi. Poszedłem tam do tej pani, powiedziała, że to może być kwestia tego grzałki. Sprawdziliśmy tą grzałkę, no przeciekało rzeczywiście. No i powiedziała, żeby wymienić grzałkę. No ale to musiałbym znowu zapłacić 18 zł za grzałkę, więc to mi się nie za bardzo podobało. I tym bardziej, że tam były do tego zestawu, są dołączone dwie grzałki. Więc mamy dwie grzałki, a dopiero jedną użyłem, więc mówię, kurde, najwyżej sobie użyję tej drugiej grzałki i wtedy zobaczymy, co z tego wyniknie, tak? Zacząłem też szukać na forach, jak się w ogóle pali te papierosy. No i się okazało, że to nie jest kwestia grzałki właśnie, że grzałka przeciekała. Bo te grzałki akurat, pokażę Wam, one są nowe, nowa konstrukcja. Teraz też mi zaczęła przeciekać w sumie. Dłużej postała i zaczęła to. Czyli może to jest jednak wina grzałki, kurde. Nie wiem, dlaczego mi teraz wyciekło tyle tego. Muszę teraz wytrzeć to chwilę. O, teraz może będzie widać, aż kapie z tego. Dosyć mokre to jest. Tu też nalało się dużo tego płynu. Nie wiem, czy to będzie widać. Chyba widać. Jak postała trochę całą noc, to znowu przeciekła. Tak? No i teraz będę musiał to przetrzeć papierem, ten środek. Zalecałem, żeby odwrócić i wycierać to, nie? Wszedłem na jakieś forum, przeczytałem, że kurde, trzeba dłużej przytrzymać ten przycisk. Zalecają tam pół sekundy, ale najlepiej nawet trochę więcej, zanim się zacznie palić. Trzeba odczekać te pół sekundy czy sekundę i dopiero się zaciągnąć. Dzięki temu ta grzałka zaczyna działać i ten dym jest produkowany. Ja zaciągałem wtedy wcześniej bez tego włączenia przyciska. W każdym razie nie bez włączenia, tylko przycisk włączałem w momencie, jak się zaciągałem. A to jednak trzeba dużo wcześniej. Bo w tych jednorazówkach, co macie, to jest troszkę inaczej. Nie ma żadnego przycisku, tylko po prostu ciągniecie to i wtedy ten dym leci. Mogę nawet od razu. A w tym, co kupiłem, tym urządzeniu, po tym zmieszaniu mieszanki, jest ten dym bardzo gryzący w gardło i to mi bardzo przeszkadza. Najlepiej to bym oddał. Od razu chciałem nawet oddać, bo mnie to zdenerwowało. Nie dość, że wycieka, to jeszcze ten dym gryzie. To jest jedna sprawa. No ale jak się dowiedziałem, że trzeba tą grzałkę włączać, no to jakoś się trochę lepiej to zrobiło.